W magazynie siatkarskim dziś dyskutujemy o problemie sędziowania, o problemie powtórek wideo. Teraz jest z nami Marian Kmita, szef sportu w Polsacie. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Muszę pana zapytać, jako szefa stacji, która transmituje mecze plus ligi, czy podoba się panu pomysł i czy słyszał pan w ogóle o pomyśle prezesa Grodeckiego, żeby kluby zrzuciły się na system powtórek, system challenge, który odsunie tak naprawdę kontrowersyjne decyzje i też uatrakcyjni w jakiś sposób widowisko. Jesteśmy dość zaawansowani w pracach teoretycznych, żeby to wdrożyć. Oczywiście jest tu kilka problemów. Poza tym, poza odpowiedzią, kto za to zapłaci, są jeszcze problemy techniczne, jeśli chodzi o wybór urządzeń, ich zakup, później wdrożenie i używanie w konkretnych halach. Także jesteśmy w drodze, ale ta droga nie jest taka krótka. Właśnie widzieliśmy na meczu na Torwarze kamery nietelewizyjne rozstawione za liniami. Czy to już był element testowania tego systemu? Tak. To jest sprzęt, który jest w tej chwili testowany, bo to nie jest tylko problem sprzętu, ale także software'u do tego wszystkiego i tutaj firma Netia zadeklarowała pomoc, bo to też się wiąże z naszymi problemami związanymi z dostarczeniem do naszej IPLI sygnału do internetu. Więc tutaj można było upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. To o to pana też zapytam a propos meczów, które miały być w IPLI, bo to prośba kibiców, ale dokończmy wątek sędziów. Jeszcze prezes Grodecki proponuje nowatorskie rozwiązanie znane chociażby z meczów rugby, ażeby sędziom podpiąć mikrofony, które przekazywałyby rozmowy między zawodnikami i arbitrami właśnie do telewizji. Dobry pomysł? Pomysł dobry, tylko no też trzeba by przetestować go technicznie, bo myślę, że chodzi o kilka odbiorców i tych, którzy są w hali, i tych, którzy są przed telewizorami. Wtedy byłby problem sprzężenia sprzętu nagłaśniającego i w hali, i... Ale ja sądzę, że prezesowi chodzi o te mecze telewizyjne i to, żeby po prostu... Ja jestem wrogiem precedensów, tak jak już to deklarowałem wielokrotnie. Jeśli ma być challenge, niech będzie w każdej hali ligowej. Jeśli ma być mikrofon dla sędziego, to niech będzie na każdym meczu. I wtedy nie różnicujemy meczów na lepsze i gorsze, to znaczy takie, w których zawodnicy mają większe szanse sprawiedliwego werdyktu i takie, w których nie mają tych szans. To już i mówiłem publicznie i w rozmowach z działaczami siatkarskimi deklarowałem, że my pomożemy w każdym takim przedsięwzięciu, ale wtedy, kiedy ono będzie miało charakter standardowy. Dobrze, to teraz właśnie pytanie o IPLE, bo też kibice na moim blogu piszą i proszą, bym pana zapytał, co z obietnicą, że właśnie na tej platformie będą dostępne mecze nietransmitowane przez telewizję Polsat? Z tej deklaracji się nie wycofujemy, natomiast nie chcemy mnożyć instalacji, jakie by były, towarzyszyły spotkaniom ligowym. To, o czym mówiłem wcześniej, jeśli uda nam się opracować model współpracy dotyczący challenge'u, to będziemy się starali, żeby ten sam sprzęt funkcjonował na korzyść jakiegoś prostego przekazu do internetu. I w tym kierunku zmierza nasza współpraca z Netią i z Ligą. Chodzi o to, żeby nie mnożyć kosztów, żeby jak najtańszym kosztem i wysiłkiem telewizji i klubów załatwić wszystkie sprawy za jednym zamachem.